Zaraz spróbujemy. Ale zacznijmy z tej strony, oto. Już czekają narzędzia. No niestety nie będę pokazywał akcji, bo nie mam tych wszystkich statywów i tak dalej. Ani trzeciej, ani czwartej ręki. No ale coś tam może pokażę, jak się uda coś wyłowić. To już ostatni rzut, piąty czy tam szósty. Powiem, nie ma nic. Nawet gwoździa. Tak więc przechodzimy na drugą stronę. No i mamy pierwszy rzut. Niestety, ale lewą ręką tego nie wyciągnę. Przerwa chwilę. Doszło do sytuacji, której się spodziewałem. Czyli zaczepiło urządzenie dymające i nie mogę nic z tym zrobić, no, ale już wiem, co z tym trzeba zrobić, ale to chwilę, do tej pory gdzieś się znalazłem. Mocno trzyma. No, chyba będzie strata. Spróbuję na dwie ręce teraz i zobaczymy. Oczywiście bez nagrania będzie. Poszło i to powiem, że dosyć lekko. Tak więc sytuacja jest zabawna. Trochę teraz będę rzucał z tego nabrzeża. Dorzucając z tego, z tej kładki, że tak się wyrażę, to po prostu nic nie ma, nic nie udało się wyciągnąć do tej pory, czyli przez jakieś już prawie 15 minut. Tak to jest, tak to jest, a nie inaczej. Coś mamy, jak widać. Pierwsza zdobycz.
Proszę Państwa, proszę słuchać tego dźwięku przyjemnego. Idziemy stąd w stronę słońca wschodzącego. Dochodzi godzina 6, jeszcze nie ma 6 rano. Pójdziemy w stronę słońca. Nie ma tutaj co nad tą rzeczką sterczeć, bo jak widać, efekty są takie, jakie są. Oczywiście zdobycz weźmiemy ze sobą, to znaczy ja wezmę. W ostatnich ujęciach oczywiście pomagała mi osoba, którą udało mi się namówić do pomocy przy tym nagraniu. No i co, no pomysł był taki, jest realizacja, efekty jakie widać, to nie muszę mówić chyba. A jakbym musiał, to powiem, że efekty bliskie zeru. I zostawiam Państwa jeszcze parę minut, to znaczy parę dziesiąt sekund. Może uda mi się ponad minutę z tym pięknym dźwiękiem. Proszę go słuchać i odpłynąć, tak jak ta woda odpływa, tak proszę odpłynąć, spróbować przynajmniej odpłynąć. Budzimy się i oczywiście nie polecam takich miejsc z powodów wiadomych.